Cześć, dzisiaj chciałem wam na szybko pokazać radyjko, jakie wylądowało u mnie w samochodzie. Wygląda co prawda jak Mediana, w którego pokazywałem niedawno na kanale, jednakże jest to jego najnowsza wersja Mediana w Evolution 2. Od poprzedniego różni się tym, że tutaj siedzi wbudowany Linux i ma dużo lepsze parametry i dużo lepszy ekran. Jeżeli chodzi o ekran, to jest to wreszcie ekran pojemnościowy, czyli możemy kilkoma palcami go obsługiwać. Jeżeli chodzi o parametry, to jest tu wbudowany procesor dwurdzeniowy, 800 MHz każdy rdzeń, 4 GB RAM-u i 8 GB wbudowanej pamięci. Radyjko chodzi na tej samej instalacji co wcześniejszy Medianav. Dołożyłem tu mój dodatkowy mikrofon zewnętrzny i oczywiście jest sterowane z pilota, z kierownicy. W stosunku do starego radia, poza lepszymi parametrami, posiada jeszcze obsługę Android Auto. Zaraz wam to wszystko pokażę. Zobaczmy, jak szybko się uruchamia i zobaczymy, co tam w nim piszczy w środku. Startujemy. Radyjko uruchamia się dosyć szybko. Od uruchomienia silnika tak naprawdę ruszamy i mamy już gotową nawigację. Jak widzicie, menu wygląda w tym momencie też tak samo praktycznie. Przechodząc szybko po menu. Tryb nocny. O, połączył się jeszcze Bluetooth. Czyli żeby nas nie rozpraszało nic w nocy. Radyjko, główny ekran, na którym pokazywany jest RDS, jakieś dodatkowe wiadomości. Lista wszystkich rozpoznanych stacji. Programowanie do 12 stacji. I tu opcje włączanie, wyłączanie poszczególnych funkcji. Jeśli chodzi o multimedia, możemy korzystać tutaj z Bluetooth. Możemy sobie podłączyć pendrive'a, możemy sobie podłączyć AUXa i jakiegoś iPhone'a. Jeżeli wasz telefon to wspiera, możecie przeglądać foldery po telefonie. Ustawienia. Telefonik przez Bluetooth. Wybieranie numeru, książka, lista połączeń, czyli standard. Jeżeli chodzi o dalsze zakładki, to mapa, czyli nasza nawigacja wbudowana. Tutaj mamy nawigację już do nawigowania. Tak wygląda mniej więcej menu tutaj. Dalej mamy ustawienia. Ustawienia dźwięku. Jeżeli chodzi o ciekawostkę, to jest tu już osobno właśnie głośność pod poszczególne aplikacje jakby. Tutaj mamy balans i poszczególne inne opcje. Jasność, tryb mapy. Tutaj fajna opcja tło. Może być ciemne, tak jak w tej chwili, może być podświetlone, czyli takie białe. Ja wolę to. Kamera cofania. Wkrótce pewnie wpadnie na pokład. Jeżeli będziecie zainteresowani, również nagram filmik. W tej chwili jest wyłączona. Opcje łączności, czyli tutaj Bluetooth i system. Możecie sobie wyłączyć stąd na przykład nawigację, żeby, jeżeli nie korzystacie wbudowanej, żeby na menu było trochę czyściej. Dobra, ja to włączam na razie. I wersja systemu. Stąd również możecie przejść do ukrytego menu. Jeżeli będziecie również zainteresowani, o tym również zrobimy osobny filmik. No i teraz wisienka na torcie, czyli Android Auto. Jak to wygląda? Podłączamy tutaj telefon przez kabelek. Telefon musi zostać odblokowany. Tutaj mamy drugi telefonik. I on musi mieć zainstalowaną aplikację Android Auto. Ta aplikacja nie jest dostępna na naszym rynku wprost z marketu. Możemy doinstalować sobie apkę zewnętrzną. Jeżeli również będzie zainteresowanie, piszcie w komentarzach. Może również pojawi się jakiś filmik o tym. No i tutaj mamy opcję przejścia tego Android Auto. Klikamy tutaj i wchodzimy do menu. Menu przenosi nas prosto do mapy Google'a. Jak widzicie, tutaj mamy mapę, możemy mieć widok satelity. Możemy sobie powiększać, pomniejszać poprzez uszczypnięcie. Przechodzimy do głównego menu tego Android Auto. I tutaj mamy aplikacje, które mamy na telefonie, które są wspierane przez Android Auto. Między innymi muzyka, play, podcasty, telefon. Tutaj akurat tych aplikacji wiele nie ma. Ja u siebie mam jeszcze na przykład jakieś radio internetowe, może być YouTube Music, a więc jest jeszcze parę tych aplikacji, jak Spotify.
No i tutaj z tych aplikacji na przykład jeszcze macie telefon prosto z tego Android Auto. Wychodzimy z tego poprzez zakończ. Tutaj jeszcze ciekawostka właśnie, że obsługuje również polecenia głosowe, OK Google, tym podobne. Dobra, stąd wychodzimy. No i co? Całkiem przyjazne radyjko, które współpracuje praktycznie z każdym samochodem, dlatego też bez problemu współpracuje z naszą Laguną. Jak dla mnie, bomba. Nie jest to drogie. Polecam. I co? Lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam do komentowania. I oczywiście do subskrybowania kanałów Laguna Fana i Miśka Staszica. Na dziś to wszystko. Dzięki. Cześć.